Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Dobre przejęcie, brawo. Shaqiri. Czy to jest okazja? Świetnie, brawa dla bramkarza. Inter Mediolan rozpocznie od rzutu rożnego. Szansa po strzale głową. Aj, szkoda, nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Shaqiri. No, może być groźnie. Guarín. Hazard. Podniesiona chorągiewka, spalony. Shaqiri. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter, będzie rzut wolny. Toni Kroos. Rodriguez. Dośrodkował? Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Dobrze, przebił się. Czy będzie bramka? No, strzela! Piłka w siatce. Jak widzimy, duża wina bramkarza przy tym golu. Łatwa sytuacja, masz rację, dla napastnika. Golkiper wyraźnie źle ustawiony. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Shaqiri. Dobra pozycja do oddania strzału. Przydałaby się wrzutka. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Patrzy, gdzie koledzy. Piłka w pole karne. Aguero. Ależ piękna bramka. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Mamy faul ze strony piłkarza Realu Madryt. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Guarín. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jest zawodnik na czystej pozycji. Dośrodkowanie w pole karne. Czy to wykorzysta? Strzela! Brawo! Gol!
Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Gwizdek sędziego, słuszna decyzja, będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. Piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. O, la la, jaka bramka! Trzecią bramkę, fantastyczny hat-trick. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Guarín. Hernández. Dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że spotkanie nie będzie tak jednostronne jak dotąd. Jest okazja! Jest gol! I mamy kolejną zawinioną przez niego bramkę. Kolejną zupełnie nieoczekiwaną sytuację. Chyba skończy się na 0-8 albo lepiej. Nie wiem, jak mu się to udało. Zresztą on chyba też nie wie. Strzelił z nieprawdopodobnie trudnej pozycji. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Guarín, Hernández, Hazard, dograł w pole karne. Gwizdek sędziego minimalny spalony. Ależ niesamowity atak obrońcy. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Gol, ale nie ma radości. Przegrywają i tak wysoko. No, no, przyszła kryska na Matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no, przyszło mu puścić gola. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny ruch bramki, praktycznie nie do obrony. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie.
No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. I przeskakuje nad nogami rywala. Rodriguez. Kroos. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Guarín. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Ładnie wymieniają podania. Guero. Grać przy piłce, widać, że ostatnio jest bez formy. Sędzia odgwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Guarín. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Realu Madryt. Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Milik. Dobre przejęcie, brawo! Jest dośrodkowanie. Bramkarz odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Dobrze, biega na wolne pole. Znakomita okazja! Oddaje strzał! Ależ pięknie! Bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do zrobienia strat. Dobijają jeszcze raz w tym meczu przeciwnika. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Koniec. Królewscy Real Madryt triumfatorem. Wygrywają i grają dalej. Kolejna runda. I kolejne wyzwanie przed tym zespołem. Szkoda, 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 że ten gwizdek sędziego kończy dzisiejszy spektakl.